Dziękuję bardzo. Jeszcze raz się przedstawię. Ewa Solska, Instytut Historii UMCS, Zakład Metodologii Historii. Moim zadaniem jest kontekstualizacja tytułowego problemu, tudzież rozdmuchanie jakiejś konceptualizacji tego zagadnienia. Ale zacznę od trzech informacji. Po pierwsze, aktualnie Narodowy Program Rozwoju Humanistyki obejmuje dwa moduły tematyczne, dziedzictwo narodowe i uniwersalia, określane przy współudziale środowisk akademickich, jak deklaruje Rada z jej przewodniczącym, profesorem Włodzimierzem Boleckim. I faktycznie dostaliśmy jakiś czas temu maile z prośbą o formułowanie obszarów tematycznych do modułu dziedzictwo narodowe. Do jutra można przesyłać propozycje. Pytanie, czy ten sam tryb ustalania Rady ogłosi względem modułu uniwersaliów, czy też uzna, że w uniwersum tego dyskursu nie ma mowy o podobnej demokratyzacji wyboru. I drugie pytanie, czy zbiórowych uniwersaliów odpowiada wartościom europejskim, zapisanym na przykład w preambule do Konstytucji dla Europy i w preambule do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ja przytaczam te dokumenty. Właściwie z zapytaniem, czy Państwo w ogóle wiecie o istnieniu takich aktów. No nie musicie wiedzieć, ponieważ między innymi dzięki naszemu krajowi, naszemu rządowi poprzedniemu i poprzednim rządowi poprzedniej ekipy PiS-u Konstytucja nie została ratyfikowana, a Karta Praw Podstawowych w naszym kraju i w Wielkiej Brytanii jest praktycznie niestosowana z powodu tak zwanego protokołu brytyjskiego. Stawiam również te pytania w kontekście postulatu. Europa potrzebuje własnej polityki historycznej, to znaczy kluczowego elementu tzw. narracji na rzecz Unii Europejskiej. To jest nazwa programu, który ogłosiła Komisja Europejska, a której strategię moderuje obecnie profesor Michał Kleiber. Budowanie i realizacja strategii takiej polityki byłaby funkcją telewizji zwłaszcza, a w Polsce aktualnie wyłącznie mediów niszowych lub alternatywnych, lub jeszcze nie niezależnych. Informacja druga. Obecnie w internecie działają dwie stacje telewizji niezależne z darmowym dostępem o tematyce okołohistorycznej, Reko TV i Publiczna 2.0. Trzy dni temu, 16 maja, Archeo TV na YouTubie uruchomiła nowy kanał pod tytułem Wywiady z profesorami archeologii. Dzieło Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, finansowane z programu Działalność Upowszechniająca Naukę. Rozpoczyna ono nową serię filmową Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych PAN, pomysłodawca serii, pracownik Instytutu Zbigniew Kubiatowski. Cel, cytuję, reprezentacja archeologii przez pryzmat twórców i historia świadków, tym samym promocja dziedziny względem przyszłych adeptów. No, krótki komentarz, cel szlachetny, pragmatyczny, na czasie, ale jak mi się wydaje, format gadających głów w formacie 1.0 to trochę jednak wypadnięcie z czasu, zwłaszcza jeżeli grupą docelową mają być przyszli adepci. I trzecia krótka informacja. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej już od jakiegoś czasu oferuje granty na rozwój metod aktywizujących i popularyzacji nauki. Nazywają się one Skills Engage. No, także w odniesieniu do przemysłów kreatywnych takich, jakim może być telewizja internetowa. Przechodzę już do naszego tematu. Geneza projektu ETV Historia wiąże się z ubiegłoroczną debatą pod tytułem Telewizyjne formaty Clio. Czego oczekujemy, czego możemy się spodziewać? Zorganizowała tę debatę koło metodologiczne historyków UMCS z udziałem byłego już dyrektora telewizji Historia Tadeusza Doroszuka i redaktora Przemysława Bednarczyka. Dla porządku dodam, obecnym dyrektorem jest Piotr Gursztyn. Wobec ogólnych diagnoz dotyczących zwłaszcza wiekowego przekroju widzów kanału 40+, i pewnych wniosków, które wyciągnęliśmy z tego spotkania, wpadliśmy na pomysł telewizji internetowej jako modułu najsłynniejszego obecnie, czy najpopularniejszego multimedium, czyli internetu, przeznaczonego funkcjonalnie do przekazu tematyki z zakresu badań i edukacji historycznej, w tym promocji historii niekonwencjonalnych i historii wizualnej. W jego sprofilowaniu korzystamy z antologii Historia w kulturze współczesnej, niekonwencjonalne podejścia do przeszłości oraz ustaleń dokonanych przez Dorotę Skotarczak w historii wizualnej z 2012 roku i Piotra Witka, między innymi z ostatniej książki tu już prezentowanej. Ze względu na tematykę dzisiejszej konferencji skoncentruję się na tym ostatnim wątku, historii wizualnej. No, taka telewizja internetowa byłaby, można powiedzieć, nie tylko platformą, narzędziem, warsztatem, ale swoistym interfejsem historii wizualnej, którą Dorota Skotarczak określa w kategoriach
zorientowanej multidyscyplinarnie subdyscypliny badawczej, zajmującej się analizą przedstawień audiowizualnych w kontekście historycznym. W tym rozumieniu historia wizualna zajmuje swym zasięgiem wszystkie te sfery, które występują na styku historii, historiografii, fotografii, filmu, sztuk plastycznych, nowych mediów i wszelkiej wizualizacji przeszłości wiedzy historycznej. Do jej badań należy wskazanie na rolę, jaką przekazy audiowizualne odgrywają w tworzeniu przedstawień historycznych, wyobrażeń o przeszłości, stając się swoistą alternatywą dla akademickiej historiografii, oraz wskazanie na metody badawcze przydatne do analizy audiowizualnych przedstawień przeszłości, jako relatywnie nowych form refleksji o przeszłości oraz wizualnych źródeł historycznych, wymagających od historyka nowych umiejętności w zakresie krytyki i hermeneutyki przekazów medialnych. W odniesieniu do tych ostatnich, Piotr Witek wyróżnia następujące strategie badawcze. Strategię kompozycyjną, więc mówiąc ogólnie badanie materiału wizualnego pod względem modalności technologicznej, struktury kompozycyjnej, organizacji przestrzennej, światła, kolorystyki, zwartości ekspresyjnej itd. Semiotykę i analizę dyskursu, mówiąc najkrócej, tekstologię stosowaną, hermeneutykę przekazu audiowizualnego i antropologię mediów, socjologię mediów, zwłaszcza eksplorację społecznej recepcji przekazów audiowizualnej i no tu wyróżnia rzeczywiście koncepcję Lwa Manowicza, którą on nazwał, powiedzmy, idiomatycznie językiem nowych mediów i kulturowo-medialnego remiksu, nawiązujące do tradycji semiotyki strukturalnej szkoły moskiewsko-tartuskiej. W konceptualizacji tematyki badań historycznych potencjalnie rozwijanej via ETV Historia znajdą się następujące kwestie. Po pierwsze, źródło historyczne, zwłaszcza audiowizualne źródło historyczne, jego formy, struktura, sposoby generowania, metody krytyki. Interesujące nas tu szczególnie kino gatunkowe, eksperymentalne, dokumenty reportażowe, wideoslajd, infografika, gry fabularne z otwartym światem, motion design i inne wymagają obecnie rozszerzenia referencji pojęcia źródła wobec takich zagadnień jak wizualizacja jako forma źródła w postaci przedstawienia sensualnego, a jednocześnie forma analizy jego przekazu. Efekt interfejsu po drugie, efekt Xanadu względnie hipertekstu, internet rzeczy, tudzież artefaktów i paradoks odwrócenia podmiotowości sprawczej i maszyna widzenia, w odniesieniu do której źródło, jego percepcja i krytyka jest pochodną systemu oprogramowania maszyny widzenia. Innym wątkiem to będzie na pewno archiwizacja, digitalizacja, katalogowanie materiałów audiowizualnych, udostępnianie, tu kwestie otwartego modelu komunikacji wiedzy, otwarty dostęp i tak dalej. Idiomatyczne składowe public history, na przykład multimedialne kroniki, multimedialne formy wystawiennicze, w tym zagadnienie rekonstrukcji w technologii 3D, wirtualne formy wystawiennicze, model GLAM, czyli Galleries, Libraries, Archives i Museums. Rekonstrukcja historyczna z naciskiem odróżnia ją od odtwórstwa historycznego. Rekonstrukcja historyczna może być wariantem nauki pomocniczej historiografii, waloryzowanej po zwrocie performatywnym w humanistyce. Tu mamy zagadnienie humlabów, czyli humanistycznych laboratoriów, przemysłów kreatywnych i względem modusa art-based research oraz estetyki relacyjnej. Otwórstwo historyczne, czyli inscenizacje, spektakle, symulacje, no, taki powiedzmy wymiar ludyczny polityki historycznej i public history oczywiście też. Edukacja historyczna i metody aktywizujące z użytkowaniem nowych technologii, w tym popularyzacja wiedzy historycznej. Z jednej strony mamy kulturę fame labu, z drugiej strony kwestie przeszłości praktycznej, jak skonceptualizował to Oakeshott, a za nim White. I kwestia polityki historycznej, polityki pamięci, polityki interpretacji. Także z trzeciej strony strategie współczesnych humanistów, zaangażowanie czy izolacja, można w ten sposób wyrazić tę strategię. Wreszcie digital history, cyfrowa historia. Pojęcie i definicja formowane w kontekście humanistyki cyfrowej, która odsyła nas do, cóż, krótko mówiąc, przestrzeni kodów kompilowanych na język binarny komputerów, której warstwę semantyczną symuluje program, będący proceduralną reprezentacją komputerowego software'u. Ale potocznie humanistka cyfrowa oznacza orientację badań, w których operują humaniści praktykujący metody oparte na nowych technologiach. W szczególności badania nad mediami, literaturoznawstwo nowe, kognitywistyczna teoria języka, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, nowa archiwistyka, archeologia, computational archaeology, no i digital history. Humanistyka cyfrowa nie stanowi jednak odrębnej dziedziny przedmiotowej, ale nowy sposób i reguły ich uprawiania, którego celem jest adekwatne usytuowanie szeroko pojętych nauk o człowieku w obecnych kontekstach nauki w ogóle. Co to za konteksty? Krótko je wymienię. Społeczeństwo sieci, w którym internet stanowi dominującą przestrzeń komunikacji w ramach aktywności artystycznej, naukowej, edukacyjnej, administracyjnej. Gospodarka rynkowa oparta na wiedzy. Właściwie obecny etap jej rozwoju, w którym komercjalizacja badań naukowych zmierza w stronę przemysłu kreatywnych, ekonomii dzielenia się w modelu otwartych innowacji, a prawa autorskie nazywa się, cytuję, ropą naftową naszych czasów.
intermedialna cyberkultura, czy jak ktoś woli, kultura ekranów uwikłana w cyfrowość, w której człowiek doświadcza bytowania na styku medialnych oddziaływań, współorganizując intermedialną wspólnotę językową, czy w innej wersji globalną wioskę posegmentowanych targetowo grup odbiorców mass mediów zindywidualizowanych. Kastelsowska formuła. Domena otwierania i rozszerzania dostępu, tutaj takie pojęcia jak open source, crowdsourcing, open content i tak dalej. Wreszcie projekt jako podstawowa jednostka organizacyjna badań naukowych. Z naszej perspektywy byłby to wstęp do końca historii dyscyplin tradycyjnego podziału w przestrzeni uniwersyteckiej. Co prawda model projektowy istnieje, odkąd w Europie pojawiły się uniwersytety w ramach ówczesnych form komunikacji, dodam nawiasem. Kopernik w swoich odkryciach działał w ramach wielkiej grupy niemieckiej grupy projektowej, nie sam. Nigdy nie było takiej formy, że jakiś, powiedzmy, uczony, odkrywca działa sam. Specyfika dzisiejszej formy stanowi natomiast sprzężona z wymogami badań projektowych postdyscyplinarność oraz elektroniczne medium komunikacyjne o zasięgu globalnym, internet, a także sam organon badań humanistycznych rozszerzono narzędzia cyfrowe wraz z niebywałymi możliwościami dostępu do zasobu, ale i z nowym wymogiem kompetencji w ramach nowych technologii. Wreszcie kultura tudzież strategia innowacyjności. W potocznym obrazie innowacyjność kojarzy nam się z naukowcem pracującym w laboratorium, no, wymyślającym genialne wynalazki, zwłaszcza w dziedzinie high-tech. Ale trzeba się chyba zgodzić z profesorem Markiem Kozakiem, który mówi w ten sposób. Innowacyjność polega na pomyśle wprowadzonym na rynek, czyli nie patent, nie genialny wynalazek, ale przekształcenie go w produkt. Korespondują z tym słowa Piotra Sikory, wiceprezesa i współtwórcy Playtech Image, medialnej firmy producenckiej wykonującej filmy i reklamy. Ta firma ma jedną z najwyższych ocen innowacyjności według Ernst & Young. Cytuję, nieustannie szukamy pomysłów, które pozwalają zrobić coś nie tylko dobrze, ale też szybciej i mniejszym nakładem sił. Ostatecznie po co? Po to, aby robić coś na wzór, czy nas w stylu rewolucji Gutenberga. Oto co James Berkey w Pajęczynie Wiedzy mówi o tej rewolucji. Za każdym razem, gdy dokonano większego kroku naprzód pod względem umiejętności tworzenia, przechowywania i upowszechniania wiedzy, następowała za tym ofensywa informacyjna wraz z nagłym wzrostem poziomu innowacji, który gwałtownie zwiększał moc i władzę elit. Prędzej czy później jednak ta sama technologia dosięgała wystarczająco wielu ludzi, by podważyć status quo owych elit. Nadejście epoki papierów w XIII-wiecznej Europie wzmocniło Kościół i władzę królewską, ale jednocześnie stworzyło klasę kupiecką, która miała w ostatecznym rachunku zakwestionować autorytet tych instytucji. Maszyna drukarska dała Rzymowi, czyli Kościołowi katolickiemu, środki do egzekwowania posłuszeństwa i konformizmu, następnie zaś użył jej Luter, wypowiadając tym samym propagandową wojną zakończoną powstaniem protestantyzmu. Uwolnienie zgromadzonych zasobów informacji, dotąd skrywanych w nielicznych bibliotekach, jest najbardziej oczywistą z korzyści, jaką przyniosła ludzkości tania, efektywna technologia dystrybucji pisma. Niemniej istotna od dostępu do wiedzy okazała się jednak łatwość ogłaszania publicznie własnych myśli. Wybitne jednostki zyskały sposobność wywarcia wpływu na rozwój kultury i nauki, z kolei kontestatorom łatwiej było odtąd nawoływać do zmiany obowiązującego porządku rzeczy. Innymi słowy, wyzwolenie. A więc dać ludziom media, stworzyć telewizję publiczną, na pewno nie narodową. Umberto Eco z innej strony lokalizuje innowacje względem seryjności. Warto się temu przyjrzeć, ponieważ, no, a zwłaszcza seryjności produktów mass mediów, rozpatrywanych pod kątem tego, co sprawdza się w wielokrotnym przekazie prefabrykacji, wariacji, modulacji, a więc innowacyjność czy innowacyjny produkt, to ten, który działa w kolejnych przetworzeniach, tudzież wariantach. John Bailey, reżyser znany, no, człowiek Hollywoodu, taki guru właściwie, operator, członek American Society of Cinematographers, zgadza się, że w jakiejś mierze serie filmowe, czyli seriale, zastępują dzisiaj film, ale tylko te produkowane przez biznesy medialne typu HBO i AMS. Generalnie kanały TV kablowych, które bronią jakości wobec ogólnokrajowej telewizji naziemnej. W efekcie telewizja, która zawsze była dużym masowym medium, zaczyna się rozpadać na coraz większą liczbę nisz. Dlatego współczesne seriale to już nie tylko opery mydlane, to też historie, które odwołują się do gustów i potrzeb bardzo różnych ludzi, nie tylko gospodyń domowych, mówi Bailey. Zapewne zgodzi się z tym prezes HBO, Richard Pipler,
Przypomnę, no, jest to, HBO jest częścią koncernu Time Warner, utrzymuje się wyłącznie z abonamentu, żadnych reklam, ma 30-milionową widownię. No i co nadaje? Drogie seriale, firmy fabularne, dokumentalne, sport. W 2010 roku 4 miliardy przychodu, zysku operacyjnego miliard. Prezes HBO twierdzi, że nawet w naszych czasach w mediach nadal wszystko sprowadza się do dobrego produktu w dobrej cenie. Uważamy, że za miesięczny abonament dajemy ludziom premierowe filmy, komedie, dokumenty, seriale, sport. Udostępniamy im to wszystko w klasycznej wersji telewizyjnej, ale też w postaci biblioteki na żądanie w sieci kablowej, HBO VOD, czy przez internet, HBO Go. Nasi abonenci mają dostęp do 2000 godzin naszych programów, które mogą oglądać w telewizorze, komputerze czy tablecie. Bierzemy na warsztaty tematy stare jak Szekspir, wielkie, wspaniałe historie i opowiadamy je na nowo. Zatem można powiedzieć, że HBO to taki telewizyjny opowiadacz historii, modularny syntezator narracji historycznej. W zasadzie przetrwalnik kultury filmu fabularnego. Zatem rację ma Bailey, twierdząc, że gry komputerowe wybierają dziś produkcję filmową, ponieważ oferują interaktywność, nie stawiają odbiorcy wysokich wymagań intelektualnych, może z wyjątkiem gier strategicznych. Doskonale radzą sobie z problemem podzielności uwagi. A współczesne realizacje wielkich wytwórni idą częściowo w ich ślady, nie tylko względem tematki, ale też struktury narracyjnej, skomplikowane psychologicznie fabuły zastępując wybuchowymi superprodukcjami, które nazwiskami gwiazd i efektami specjalnymi przyciągają widzów do kin. Zadano Baylerowi również pytanie, jak Hollywood odpowie na konkurencję seriali telewizyjnych, filmików na YouTubie oraz gier komputerowych. Technologią 3D i kinem cyfrowym, który żegna definitywnie tradycyjne studia i ich symbol, czy taśmę 35 mm, ale proponuje w zamian film z otwartym kodem, różnymi wersjami fabuły, wzorując się na grach z otwartym światem. Z drugiej strony jednak, mówi Bailey, nadzieją dla Hollywood może być sukces takich filmów jak Zostać królem albo Prawdziwe męstwo. To piękne filmy dla dojrzałego widza. Studia rozumieją, że tacy widzowie wracają do kin i zaczynają dla nich produkować, bo nie pójdą na Szybcy i Wściekli 5 czy Transformers. Tu pytanie o innowacyjność tego typu wydawało się tradycyjnych produkcji, jak Zostać królem. Na czym ona polega? Czy na prospekcyjnym, prawidłowym zdefiniowaniu grupy docelowej, czy też na wynajdywaniu tak zwanych nowych znaczących? To jest formuła Sławoja Żiżka, która oznacza nośniki, przekaźniki poznawczego mapowania, które zgodnie z koncepcją Frederica Jamesona pozwala na wyznaczanie punktów orientacyjnych i nakreślanie myślowych reprezentacji przestrzeni kultury, zwłaszcza w czasach zmiany, które Antonio Gramsci nazwał swego czasu czasem potworów. Czasy, których stare już umiera, a nowe jeszcze się nie narodziło, jest czasem potworów. W kontekście biznesu medialnego potworowy opisuje czy nazywa prosto John Bailey. Cytuję. Samo nakręcenie filmu nie musi kosztować wiele, wystarczą 3 miliony dolarów. Ale kolejne 15 milionów trzeba wydać na reklamę. Po co więc robić film za 3 miliony, żeby zarobił 6? Cóż, produkcja się zwróci, ale marketing już nie. A filmy konkurują z grami, serialami, których powstaje coraz więcej. Na dodatek rozwój technologii cyfrowej sprawił, że każdy może teraz kręcić własne filmy albo filmiki, lepsze lub gorsze, i zamieszczać je na YouTubie. Fachowo nazywa się to demokratyzacją branży filmowej, ale skutek jest taki, że walczymy o przestrzeń na półce niczym w hipermarkecie. Przemysł filmowy stał się jak Wall Street, które interesuje się wynikami kwartalnymi i rocznymi, bo decydują one o premierach i awansach. Hollywood interesuje się tylko weekendem otwarcia i wpływami do kas. Obie branże stworzyły potwory, które muszą dziś karmić i nie wiedzą, jak się ich pozbyć. Ja mówię o tym wszystkim, ponieważ jest to temat również dla naszej telewizji. Jest to temat dla historyków, rzecz prosta. Chociażby przez pytanie, jak wyglądają dzisiaj filmy historyczne hollywoodzkie. No, przypominają oczywiście gry komputerowe, krowane na blockbustery, no, a postacie, które w nich występują, tworzy się wyłącznie po to, aby jakoś udźwignęły fabułę czy intrygę. Natomiast nie jest prawdą też, że filmy historyczne nie powstają, czy też niekonwencjonalne filmy historyczne nie powstają. Oczywiście powstają. W Iranie, w RPA, w Rumunii, w Polsce również. Wydaje mi się, bardzo znaczącą postacią jest tutaj Michel Hazanavicius, Francuz litewskiego pochodzenia, który po sukcesie artysty no, miał wiele propozycji z Hollywood, ale postanowił no, nie wchodzić powiedzmy w tę branżę i zrobił Rozdzielonych. Nominacja do Złotej Palmy w Cannes. Natomiast ostatnio podobno z Hollywoodem się przeprosił i jak mówi, wraca do no, schematu rozrywki, z filmu rozrywkowego. Telewizja historyczna, ETV Historia,
będzie badać oczywiście przestrzeń kultury, ale w badaniu tej przestrzeni interesują nas wizualizacje myślowych reprezentacji i media tworzące interfejsy poznawczego mapowania. Nie tylko dlatego, że mówiąc słowami Willa Richardsona, film, fotografia, multimedia i nowe technologie montażu i obróbki zdjęć zwłaszcza stanowią dziś standardy komunikacji. Chodzi także o sztukę budowania światów, czyli proponowania nowych znaczących, które dostarczają poznawczego mapowania, co w odniesieniu do kultury konwergencji, pojęcie Henry'ego Jenkinsa, może oznaczać także schumpeterowską twórczą destrukcję z formotwórczą i kreacyjną tu kur dyspozycją, która odpowiada duchowi awangardy i kontrkonwencji. Guru badaczy internetowych David Weinberger w odniesieniu do pracy reportera i historyka zwłaszcza, przeciwstawiając medium tekstowemu medium internetowe poza aspektami strukturalnymi i technologicznymi, uwydatnia dwie dyspozycje internetu, znaczy transparentność, nic nie ginie w sieci, a więc nie ma sytuacji, że zaginęło źródło, i zaangażowanie. Autor ma wzbudzać emocje u odbiorcy amplifikowane powszechnością dostępu, wielostronnością i no niekiedy nachalnością przekazu, zwłaszcza w formacie metadanych. I w tym świetle można zobaczyć sens naszego projektu, który poza ustawianiem założeń nowej opcji w praktyce badawczej, generalnie w ramach strategii przetrwania współczesnej humanistyki, polega na rozszerzaniu kontekstów. Zadeklarowane cele badawczo-edukacyjne lokalizują nas względem niekonwencjonalnego modelu tworzenia wiedzy historycznej, względem dynamicznego uniwersum humanistyki współczesnej i względem globalnych kwestii społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych. Oto opowiadanie na nowo pierwotnego sensu historii, czyli dawania świadectwa model herodotowy, jej stałych idiomatycznych funkcji opisanych w definicji cycerońskiej. Przypominam, testis temporum, vita memoriae, lux veritatis, magistra vitae nuntia, vetus statis. Dlatego projekt ten widzimy jako means to an end, czyli środek do celu, stałego świadectwa, etc. Stałego w swoich zmiennościach, czyli w różnych kierunkach konceptualizacji. Z jedną z tych konceptualizacji za chwilę Państwo się zapoznacie. Dziękuję bardzo.